Ale wielki skurczysyn to jest. Zapytała się go, co ostatnio robiłeś, a on mówi, grałem w Gran Turismo 7. Strasznie lubię ten ich stolik, zajebisty jest. Drift Club się pojawi, czyli powróci z Forza Horizon 4. Wiecie co, ja nie znam tego gościa, bo oni mówią o jakimś typie, który jest lubiany przez community i jest znany w driftingu, ale nie wiem, o kogo chodzi. Rob Glenn, coś takiego? Nie Ken Block, nie chodzi o Ken Blocka. Też nie wiem, o kogo chodzi tutaj, o tą taką postać. Patrzcie, jak wygląda minimapka, widzicie? Takie slalomy musimy tu walić. Muszę to zrobić w kooperacji z Markuisem. Na kierownicach. Myślę, że będzie mega fajnie. Dobra, story będzie o nowych samochodach generalnie, nie? Jakieś takie lubiane samochody w różnych częściach świata. Będą tworzone takie specjalne tory. No, graliście chyba w Forza Horizon 4 w Drift Club, no nie? To będzie mniej więcej to samo, co tam. Tylko, że w piątce, no. Na padzie nie umie driftować, ale on nie jest chyba od grania. On tak po prostu sobie poleciał. O, to jest nowy M400 Noble, nie? Czy myślę, że dodadzą Mustanga do trybu Fortnite też? Tego elektrycznego? Byłoby fajnie, jakby w ogóle robili rotację tych samochodów co jakiś czas. Dobra, teraz uwaga, bo będą pokazywali, co będzie w tym Drift Clubie. Jest Mustang, kurde. Mustang elektryczny w Drift Clubie się pojawi. To ciekawe. Ale tu będzie Nismo. Nie, to nie jest, nie wiem, czy to jest, powiem szczerze, nie wiem, czy to jest ten nowy Nissan, czy to jest jeszcze ten stary. Chyba nowy, kurde. Nie wiem, zaraz zobaczę. Będzie można za friko go zdobyć. Będzie trzeba zrobić story całe w lato. Nie, przez całą serię będzie trzeba zrobić story, żeby zdobyć tego Mustanga elektrycznego. Okej. Okay. Nie pokazali nam wszystkiego, oczywiście, nie? Czy myślę, że dodadzą Tesle? Myślę, że nie ma szans na Tesle. Albo że są bardzo małe. Myślę, że na 20% dodadzą. Bo Tesla coś tam nie chce pokazywać się w grach wyścigowych. Coś tam było z Teslą, nie tak? Dobra, tu mamy samochódkę na bloka. O, będzie nawrotka na rondzie. Zobaczymy, jak to zrobi. Tak jak się spodziewałem. Czy bobry pokażą? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że raczej małe szanse. Ale zobaczymy, no. Wszystko przed nami. Pojawi się Chris, okej. Okay. Cokolwiek to znaczy. Zobaczcie, że oni mają tam na siedzeniach koło siebie piniatę. Tak, bobry w sensie te grille w BMW, czyli nowe BMW-ki generalnie. O, jest Mustang. Ale wielki skurczysyn to jest. Wow. Ogromny ty, zobacz jakie to wielkie. Wow. Kółka wydaje mi się takie małe z tym bodykitem, no nie? Przeogromny ten Mustang, widzieliście jak postać była przy nim mała? Podświetlane logo, faktycznie no. Dobra, ja już wam mówiłem odnośnie mojej teorii, dlaczego Mustang nowy jest SUV-em. SUV? Nie, no to jest SUV, dobra, to jest SUV. Moja teoria jest taka, że oni próbowali do standardowego Mustanga włożyć baterię do płyty podłogowej, no nie? Ale okazało się, że wtedy kierowca siedzi za wysoko i w standardowym Mustangu im to po prostu nie pasowało i postanowili zrobić z Mustanga SUV-a po to, żeby... Bo wiesz, w SUV-ie generalnie i tak siedzisz wyżej, no nie? I dlatego zrobili SUV-a, żeby było dużo miejsca w podłodze na baterię. Taka jest moja teoria. Nie wiem, nie jestem ekspertem ani w samochodach, ani... Nie jestem jakimś mechanikiem, czy jakimś tam, wiesz, dużą głową w tym temacie, ale to jest moja teoria, że tak mogło być i dlatego nowy Mustang jest SUV-em. Nie podobają mi się natomiast te tylne światła, jakieś takie... Będziemy mogli sobie... obejrzymy sobie go jeszcze, wiesz, normalnie na odcinku, jak go sobie już zdobędę, nie? Tego Mustanga. Na pierwszy rzut oka z tym bodykitem zwłaszcza wydawał się przepotężny. Przepotężny. Ty faktycznie, ej! Macie rację, jest tryb napędu. O, widzicie tutaj? Dobrze zauważyliście, jest tutaj, w tym miejscu. Zamiast otwierania dachu i tak dalej, tam można było zmienić sobie szybko AWD na RWD. Widzieliście to? Tutaj w tym miejscu się pokazywało. Jest tutaj, no. Jest. Naciskasz sobie gałkę i ci się zmienia. Co wy na to? Teraz gościu to zmienił. Na RWD sobie zmienił na początku driftu. Kurde, ciekawe, nie? Kurczę, no trochę jestem podjarany na myśl o tym Mustangu elektrycznym, wiecie? Jaki dźwięk ma, ledwo go słychać, ale... Brzmi inaczej niż te inne samochody elektryczne. Tak, dodaję nowy feature, a otwieranie dachów i tylne skrętne osie dalej leżą i kwiczą. Zgadza się. BMW Z4 dalej nie ma otwieranego dachu. Jak to jest? Brzmi jak auto RC, no.
Coś takiego. Ale wielki ma ten spoiler, kurde. Faktycznie, jak auto RC, masakra. Strasznie, straszny dźwięk. Ale no nic, musimy do tego chyba przywyknąć, co? Tak będzie wyglądała motoryzacja przez nas najbliższe lata. Ale wielki. Jest jakaś specjalna wersja driftowa tak w ogóle. Tam są... On przerobiony jest w środku, ma jakieś fotele, klatkę bezpieczeństwa, nie? Zobaczcie. Jest jakaś specjalna wersja tego Mustanga. Mam nadzieję, że będzie też taka cywilna do zdobycia. Nowe kosmetyczne rzeczy będą, nowe klaksony. Chyba ubrania też, nie? Zaraz zobaczymy. A nowe stroje. Nic specjalnego tak naprawdę. Nowy kostium driftingowy. Okej. Okay. I nowy kask, tak? O, to już wygląda ciekawiej. Nowy t-shirt po prostu będzie, no nie? Nowy t-shirt z jakimś napisem. Okej. Okay. No, jest t-shirt. Spoko. Nowe samochody. Okej. Okay. Okej. Okay. A jest nowy McLaren z 14 roku, z tego co widziałem, nie? Robert Glenn był postacią w Drift Clubie w starszych Fordzach. A, dobra. Ja tego nigdy nie czytałem, więc co oni tam, o czym tam gadają, o czym... Nie słuchałem tego, po prostu brałem się za drifty. Więc go nie kojarzę, okej, spoko. Dzięki za rozpisanie tego. Nowy McLaren. Fajnie jakby dodali klakson lodziarni do jakiegoś... No, to by było ekstra. A już nie można niestety dawać sobie, tak jak w Fordzie Horizon 3, można było sobie dać naklejki, wiesz, Pornhuba, nie? I nie miałeś żadnych konsekwencji. Jakieś beczki się pojawiły w ogóle na tym, w centrum Horizon, zobaczcie. I pojawił, chyba nowy wrak będzie. Widzieliście ten komunikat, że można odebrać nowy wrak? Nowy McLaren, no okej, no podobny do 720, może to nawet jest 720, ale jakaś tam hardkorowa bardziej czy coś, nie? Nawet nie spojrzałem, co to jest za model. 765, tak. Czyli jest trochę dłuższy tył w tym aucie, no i ma 765 koni w standardzie. I jeszcze lżejszy, tak, on właśnie o tym mówi, że wykonany jest głównie z włókna węglowego, Alcantara jest w środku, żeby jak najbardziej lżejszy był samochód. Ej, ale reszta samochodów, halo! Co oni robią, what the hell? Event Lab, okej. Co oni zrobią w Event Labie znowu? Zobaczcie, ziomek ma opaski ukraińskie. Niebieski i żółty. Nikt więcej z nich chyba nie ma tych barw, a on ma opaskę niebieską i żółtą. Jest symbol, bardzo miły symbol. Oni mieli pokazać więcej samochodów chyba, nie? Na razie pokazali tylko McLarena. Okej, czyli dodali nowe elementy, które można dodać na drogę. Hangary się pojawiły. O, mają swojego Discorda, nie wiedziałem. Można im podrzucać swoje własne zrobione traski i wygląda na to, że dodali teraz nowe propsy, czyli nowe elementy, z których możemy budować nasze tory, które mają oświetlenie. I chyba będzie można teraz robić na naszych stworzonych mapkach zdjęcia, czego nie można było robić wcześniej. Bardzo ciekawe. Tylko właśnie jak się tworzyło do tej pory w Event Labie jakieś zawody, wyścigi, cokolwiek, to nie można było robić w tych zawodach zdjęcia. Chyba teraz odblokowali tą możliwość, tak to wygląda. Okej, okay. Gościu coś tam robi, coś tam miesza. Nie chcę wszystkiego pokazać, ciekawe, nie? Okej, okay, włączył gościu noc, stawia jakiś checkpoint, tak? Tak, teraz widzicie, że te kontenery się świecą, no bo jest noc, oczywiście. I to oświetlenie wygląda fajnie na koroserii samochodu, no nie? Więc już nie musicie być konkretnie w tym festiwalu Horizon, chyba tym ulicznym, nocnym, bo tam jest dużo neonów, żeby robić fajne zdjęcia. Teraz możecie sobie takie zdjęcie zrobić praktycznie wszędzie, nie? Okej, to chyba miało mocniej wystrzelić, no nie? Znaczy, no, to było dziwne. Okej, no. Tak, czuję lekki cringe, jakby na siłę próbowali być fajni, no coś tutaj tak. Serio? Będzie można manipulować grawitacją teraz, tworząc zawody. Więc będzie szansa na to, że da się wystrzelić pojazdy gdzieś w kosmos. Ciekawe. Okej, zobaczmy, co się stanie. Powoli, powoli, powoli. O Boże. Ej, może kosmos jako DLC? A wiesz co, nie wiem. Byłoby ciekawie, nie? Zobaczymy, bo może da się ustawić na przykład zerową grawitację i trochę... O, czekaj. Canon Charge. Exit the station, prepare to coś tam. Okej. Okay. Station, nie station, tylko stadium. O. Tak, Jesko rampa, brak grawitacji, Forza Star Wars. No, musimy to sprzedesować. Nie Jesko, tylko Jesko. Muszę się nauczyć w końcu. Dobra, teraz on jedzie do wyrzutni. Oh my god. This is with
current gravity 0.1, it says over there, so I think I completely missed that. I think you've... Aha, i trzeba to robić. To jest taki event zrobiony, ktoś tutaj zrobił, że... O, patrz, 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 co się z samochodem dzieje. Grawitacja jest ustawiona na 0.1 normalnej grawitacji i samochód nie może ruszyć z miejsca. Po przejechaniu przez tą wyrzutnię grawitacja się zmieniła. Ktoś tak zrobił po prostu te zawody, no nie? O, tam macie nawet napisane, zaznaczę wam myszką, tu. Obecna grawitacja 0.1. Tutaj macie, nie? Nie wiem, czy to dobrze widać. Czyli to ciekawe, ciekawe to. Coraz dziwniejsza ta gra, no to prawda. Czyli będzie można zupełnie, wiesz, grawitację jakby wyłączyć, no nie? To jest ciekawe. Będzie trzeba, wiesz, jakieś takie zawody crazy porobić. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, przyszedł Chris. Chris powie nam coś nowego, ciekawe. Zapytała się go, co ostatnio robiłeś, a on mówi, grałem w Gran Turismo 7. Nie spompowali się nawet na to, nie? Że spoko. O, okej, okay. Teraz mamy oddzielną kartę na eliminatora, spoko. Czyli będziemy mieli po prostu, będziemy mogli zdobywać raz w Horizon Open jakieś poziomy i dostawać za to nagrody dodatkowo, okej. Okay. Nice, tego mi bardzo brakowało. Spoko, teraz będzie można sobie wybrać, w jakim wyścigu chcesz brać udział w multiplayerze z innymi graczami i się po prostu ścigać, czyli jakbyś chciał się ścigać po szosie klasą S2 w multiplayerze z innymi graczami, wybierasz sobie S2 i ścigasz się, nie? Nie trzeba teraz, wiesz, wyszukiwać i czekać, aż ci się z randomowego trybu wylosuje na przykład wyścig szosowy. Spoko, nie? Okej, czyli co, wyszukuję S1 szosę. O, nice. Czyli jak raz wyszukasz sobie tego customowego wyścigu, to zawsze będziesz miał S1 i szosę. To jest coś, co będzie bardzo fajne w wyścigach, bo nie zawsze chce się jeździć losowo. Chcesz przetestować jakiś konkretny samochód na multiku, porównanie sobie zrobić, nie? Kontra inni gracze, czy twój samochód tak naprawdę, twój tuning się spisuje dobrze. No i tego mi właśnie brakowało, żeby z innymi dobrymi graczami przetestować to na przykład w wyścigach S1, no nie? Albo zrobiłem sobie samochód w klasie A, myślę, że jest dobry i chcę sobie go przetestować na multiplayerze, jak sobie radzi, no nie? I teraz będzie to możliwe, bo zwyczajnie mogę sobie wyszukać konkretnie tą klasę i konkretny ten typ wyścigu, który mnie interesuje. Mega. Bardzo fajny update i chyba pojawiły się klasyfikacje jakieś w tych wyścigach online, nie? Mają jakiś wczesny dostęp, nice. A to jest chyba Playground, chyba to są od nich typowo ludzie. Czyli są jakieś odznaki, jak ktoś zdobędzie tu jakiś poziom w... A faktycznie mają tam jakieś chyba odznaki, jak sobie spojrzycie tu. Chociaż nie, to są chyba odznaki za to, że oni są generalnie z Teamu, nie? Playground. Nie widziałem tych odznaków. Muszę sobie cofnąć trochę. A, tutaj macie te odznaki. Nie? Tutaj są takie dodatkowe odznaki. Tu jest odznaka za to, że oni są w Playground Games, a tu są takie dodatkowe odznaki za zdobycie je po prostu w tych otwartych takich wyścigach multiplayer, nie? Teraz będziecie dostawać jakieś tam odznaczenia kołoniku. Bardzo fajne. Drużynówek dalej nie ma? Faktycznie, nie zauważyłem. Gościu teraz opowiada o tym nowym Nismo, który generalnie dzisiaj nawet zdobyłem na playliście festiwalowej. Jakieś takie drobne zmiany, które sprawiły, że to Nismo jest jeszcze bardziej koksiarski i tam zredukowali wagę, dodali inne turbosprężarki. Czy nie uważasz za daną ilość odznak dostawać? Zresztą te odznaki do tej pory, one przy Niku miałeś na przykład koronę, miałeś tam chyba jeszcze jakąś odznakę w Forza Horizon 4, one chyba były jakoś eksponowane bardziej. W piątce chyba nie było ingerencji w te odznaki jakoś takoś. Nie pamiętam, czy w czwórce coś mogliśmy zmieniać, a chyba coś tam można było wybrać sobie jakoś dodatkową oznakę. Jakiś poszukiwacz sobie wybrać, albo coś takiego przy Niku, nie? Tutaj to trochę inaczej wygląda, ale chyba jest okej. Okay. O, tutaj się nawet ta odznaka... Nie, nie, to coś innego było, tak mi się wydaje. No, pokazali dwa auta. Czekaj, jakie było pierwsze? Pokazali chyba McLarena tylko. Dobra, w Karpasie nowe auta. A, no Mustang, macie rację, Mustanga, okej. Okay. Karpas? Nie, czekaj, co oni teraz pokażą? Caymana tam widziałem, ale Cayman chyba był już, nie? 718 Cayman. Quadry mi brakuje z Forza Horizon 4. Mi brakuje Cyberpunk tego auta. Ty, to właśnie chyba Quadra była. Dobra, nieważne. Pomyliła mi się Quadra z tym samochodem z Final Fantasy. Okej, mamy Karpas, tak? To jest
Też McLaren, tak? Tak, to Quadro, no właśnie. Oni są Maxa podgłośnią ten stream z Forzy, wiesz? Oni po prostu tak cicho gadają. Okej, okay. Czyli ten McLaren to jest też chyba nowy samochód, który zostanie dodany do gry. Jest... ma dużo rozwiązań z samochodów GT4, ale jest legalny na drogę. Można nim normalnie jeździć po drodze. Co to było? Zaraz sobie cofniemy. To chyba Porsche jakieś nowe jest. Wow! O kurde, kozacko z przodu wygląda. Ty, fajnie wygląda ten samochód, te światła z tyłu, nie? Prawie przez cały tył światła poprowadzone, bardzo ładnie. Ja już wiem, do czego on będzie zrobiony. On będzie zrobiony na Willy chyba, kurde. Jaka kierownica, ej. No, wielkie bydle. To chyba lata 60, tak? On coś tam mówił o latach 60. No, czyli to jest nowa fura. Tam trochę gadają o tych amerykańskiej motoryzacji. Nic specjalnego. No, generalnie ten samochód taki sobie, nie? No, okej. Po prostu mu się podoba, to stwierdził, a dodajmy go, nie? Kolejny z otwieranym dachem samochód. Czy będzie miał otwierany dach i kiedy dodadzą do BMW Z4 otwierany dach? A niestety, nie ma animacji ściąganego dachu. Ale chyba tak powinno być, co? A powiedz, jak tu jest z tym dachem, w tym Porsche? Co to w ogóle za Porsche jest? Pokaż. Jak on się nazywa, ta Porschewa? 911 Speedster. Zaraz zobaczymy, czy ma otwierany dach, czy ma ściągany po prostu. 19 rok, tak? Teraz zobaczymy. Ale kozacko wygląda na zdjęciach prawdziwego świata. Ta Porschewa. Ale gdzie jest animacja tego? W Fordzie, powiecie mi, czy nie powiecie? A dobra, powiedział to. Okej, okay. Powiedział o tym, że w rzeczywistości trzeba ten dach ściągnąć ręcznie i go po prostu dobra, już wam pokazuję, o co chodzi. W ten sposób, widzicie? I trzeba ręcznie wszystko zrobić. Dlatego nie ma animacji. Bo za dużo roboty by było, żeby jeszcze postać wychodziła i musiała coś ręcznie zrobić, nie? O rany. No dobra, lecimy dalej. A co ja tu narobiłem? A dobra. O. No ale dach się ściąga, nie? O, jest nowy Mini, tak? Bo z Mini teraz samochód. Okej. Okay. Czyli taka ulepszona wersja miniacza. Też się pojawi. Tak, wszystkie auta w grze, które mają ręcznie składane dachy, mają ciętą animację. Zgadza się, tak samo jest na przykład w Pagani Zondzie Cinque, ale i tak BMW Z4 powinno mieć składany dach automatycznie. I nawet nie ma tej animacji znikania dachu, nie? Jakby, znaczy bez animacji, rozumiem, że klikasz i przyciemnia ci się obraz i pokazuje ci się wersja bez dachu. Nie można tego zrobić. To chyba nie jest elektryczne, tylko po prostu jest takie ciche. Ascari, tak? Ascari, o. On był w czwórce, to nie jest nic nowego. Po prostu dodali go z czwórki Elo, nie? Tak, światło w tunelu zepsute, no. Chyba było Ascari i chyba nawet był ten model w czwórce Horizon, nie? To jest bawarski ten samochód, tak? Dobrze zrozumiałem? Z silnikiem z V8 od BMW. To Ascari jest. To jest włoski, ale silnik jest z... Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że on jest robiony w tym... w Bawarii, tak? W każdym razie silnik jest z BMW V8. Ale kozak, ty... To nie jest Ferrari. Ten samochód został stworzony przez gości, którzy odeszli z Ferrari i stworzyli coś, co... Kuźma, no jest Ferrari prawie, że no nie? No, bardzo ładnie tu wygląda, ale przód taki... Tak, bazuje na McLarenie, no. Przed chwilą gościu mówił. Czyli znowu kolejny McLaren się pojawi, tak? Convertible. Okej, tutaj musi się już dach otwierać i zamykać. I on pewnie robi tak samo jak w tym drugim McLarenie. No, i tu już mamy... A, jednak trochę chyba inaczej. To jest ostatni samochód, no szkoda, no ale jest bez dachu, no i ten jest animacja ściąganego dachu, także no całkiem nieźle. Czy brzydki, czy ładny, to już kwestia, wiecie, gustu, nie? To tył generalnie jest chyba z McLarena 12C, to już jest bardzo stary ten tył, tak mi się wydaje, nie? Nic chyba specjalnego. No, McLarenów teraz to będziemy mieli dużo w Forzie, co? Tutaj jest ten dach zakładany, jest taki dwuczęściowy, no nie? Zaraz sobie zobaczymy, jak wygląda to w McLarenie Spider, który już jest w grze. A wydaje mi się, że ten dach zakładał się tak całościowo. Nie ma tutaj chyba jakichś niesamowitych nowości, nie? Okej, okay, playlista festiwalowa, zobaczmy. Okej. Okay. Teraz na tych miniaturkach w playliście festiwalowej będą się pojawiać zdjęcia. Znaczy na konkretnie tej playliście festiwalowej będą się pojawiać zdjęcia zrobione przez graczy w grze. Przeważnie oni robili te zdjęcia, ale teraz postanowili użyć zdjęć społeczności.
i pojawi się więcej właśnie też takich misji typowo od społeczności. To jest spoko, nie? GTR, GT, ok, GT40. Chyba nie mam tego NSX-a, może mam. Scarry to nowy samochód, nowy stary, był już wcześniej, tak samo jak Jaguar CX75, nic specjalnego. Tutaj jakaś stara Porszawa. Toyota AT38, to jest ta taka arktyczna Toyota, też była w czwórce. Rayant się pojawił chyba. Dobra, tutaj pojawi się nowy McLaren. Liczyłem na jakąś nową BMW-kę. Na jakiegoś Bobra, no kurde. Jednego chociaż. Chociaż jednego. Pożałowali nam Bobra, no. Top 3 rarest car w grze obecnie. Czyli już nie będzie chyba najrzadszy ten GTR, no nie? Po tej playliście festiwalowej. Syrena policyjna. Nie wiem, czy ją mam odblokowaną już, ale będzie do zdobycia, spoko. O, tu jest ten ATS GT, to jest zresztą ciekawe auto. To jest od tych gości, co odeszli z Ferrari i zrobili swoją jakby oddzielną markę. To wygląda trochę jak McLaren, trochę jak Ferrari, takie nie wiadomo co, no nie? Ale dobra, będzie to będzie. No i pojawi się to Porsche 911 GT1, też taki dosyć przyczepny samochód powinien być. Okej, okay, czyli on chyba jest do kupienia normalnie, może go już mam. Płetwą na dachu, o NSX GTR, tak, tak. Mówiłem o tym, mi też chodziło o NSX-a. No tutaj GTR, tam GTR, jeszcze parę innych marek ma GTR w nazwie, nie? Co się można pogubić. Ale też mi chodziło o NSX-a. O jakie auto chodzi? Open Top Cars? Nie mam pojęcia. Monthly Events, czyli Mustanga będzie można zdobyć za ukończenie tego story driftowego, nie? I tyle. Aventador SVJ! Ta la 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 la. Nie będę musiał już na niego zbierać. To muszę teraz czekać 3 tygodnie. Aventador SVJ się pojawi. To chyba czas sprzedać, żeby nie stracił na wartości. No, warto by było. Okej, okay. No to chyba. Uuu, 3 super rally spiny były do zdobycia w tej wiosennej playliście. 3 super rally spiny, za które generalnie no nie leci chyba aż tak dobrze jak kiedyś. Horizon Tour się pojawi tam. Fanatek, naprawcie fanateka. Wszęgło w kierownicach. ATS jest Forza Horizon 4, o to ja nie pamiętam go. Dobra, naprawili crashe dla osób, które grają z włączonym RTX-em. Czasami się zdarzały na PC-cie, ale nic nie mówią o kierownicach. Jakby nie ma żadnych informacji na ten temat. A, okej. Okay. Pojawiła się informacja o tym patchu, który pojawi się 29 marca. Wkleję wam na czacie, żebyście mogli sobie już teraz to zobaczyć. Ja się biorę też za czytanie. O właśnie, jeszcze to pokażę, o co w tym chodzi. A, okej. Okay. Czyli tutaj po prostu jest... no, pojawiają się jakieś Horizon Open Experience. Wśród na przykład... Tutaj możemy pewnie zmienić filtr na znajomych, nie? Tutaj jest ustawiony filtr globalny, tutaj pewnie między nimi w studio. Właśnie. Dokładnie to, co teraz mówi, nie? Badges właśnie. A, i teraz można sobie ustawić przy niku takie emotikonki, ikonki po prostu, no nie? I tutaj za odblokowanie jakiegoś tam poziomu w tym Horizon Open będzie można sobie ikonkę nową dawać. Spoko. Nice. Dodali Doji. Zobacz, super. Ła. Będziesz miał ikonkę chleba. Chlebcie to dla ciebie. Nie wiem, czy on jest teraz na streamku. Mamy tutaj emotikonkę dla chlebcia. No, jesteś chlebcie, nie? Chleb będzie idealny dla ciebie. Musisz 5 milionów skillsów zdobyć. Ale to jest total, więc raczej dasz radę. Tylko, że to będzie w Horizon Open, czyli podczas wyścigów albo podczas chyba driftu też, nie? Ej, powiedział o hamburgerze i popatrzył się na tego gościa, no kurde! Skończcie z tą fatofobią! Nic nie powiedzieli, okej. Okay. Oglądając to Let's Go, zawsze mam takie wrażenie, jakby to było robione na jakiejś takiej spinie. Oni są, znaczy mam takie wrażenie, że oni wszyscy są tam mega zdenerwowani, żeby wszystko poszło zgodnie z jakimś takim ustalonym wcześniej scenariuszem, że mamy teraz robić to, teraz mamy robić tamto. I ten moment, kiedy robili ten taki eksperyment, to gdzieś tutaj było chyba, nie? O, gdzieś w pewnym momencie ktoś tu robił eksperyment, chyba dalej. Jakby trochę cringe'owo to wygląda, nie? Tak. Oni są, ja myślę, że oni są za bardzo spięci i to wychodzi takie, to nie wychodzi dobrze, no. Są za bardzo spięci przy tym wszystkim. No nie wiem, no, jakoś tak. Okej, okay, ta babka, moim zdaniem ta babka wygląda najbardziej wyluzowaną z nich wszystkich, znaczy ona spina, wiecie, to wszystko w jedną całość, nie? A najbardziej zestresowany zawsze jest ten ziomek. On chyba Mike się nazywa, tak?
Czy Mark? Mike? Jakoś tak. A ona taka najbardziej wyluzowana się, chociaż ma taki ten sztuczny śmieszek, ale jednocześnie taka, mi się wydaje, że wyluzowana, nie? Wszyscy inni są bardzo spięci. Ten ziomek, co tutaj później siedział, on chyba dużo wie o samochodach, przynajmniej tak to wyglądało. On wydawał się też dosyć luźny. O, ten właśnie, nie? On wydawał się taki dosyć luźny, tak swobodnie sobie rozmawiał, opowiadał w tych samochodach. No i spoczko, nie? A tak inni tak... No, tak czuć taką spinę, nie? Jak się to ogląda. Okej, no to zajrzyjmy sobie do paczki nowej, czyli z 20 na 29. Co my tutaj mamy ciekawego? Jest tak. Stability and Performance Improvements, czyli... ulepszenie stabilności i wydajności gry, no okej. Okay. Getting left behind from the car when changing tunes in freedom, what? Nie wiedziałem o tym błędzie. Zaciski hamulcowe zostawały gdzieś za samochodem, jak się zmieniło tuna w jeździe dowolnej. Nie widziałem tego. Added hood for cars with race mode type functionality to support the new drivetrain swap mode on Ford Mustang Mach-E. To jest to, co żeśmy sobie tam wcześniej widzieli, czyli jak tutaj jechali Mustangiem E, to pojawiał się ten taki interfejs. Chyba tu będzie, tak? A nie, jeszcze kawałek chyba dalej. O, tu. Tutaj pojawia się ten interfejs, no nie? W tym miejscu. Że możemy sobie na przykład z RWD zmienić na AWD i tak dalej. Dobra, co dalej mamy? Czyli dodali teraz... Kojarzycie tą sytuację, kiedy samochód leciał bardzo wysoko... Gdzieś tam wyskakiło, na przykład jak Jesko wyskakiwaliście gdzieś bardzo wysoko na rampie? To w pewnym momencie gdzieś tam nisko przy ziemi pojawiały się takie kwadraty pustej przestrzeni, no nie? Znikały wam tekstury. Teraz dodali niskiej rozdzielczości teksturę, która będzie zastępowała te kwadraty, więc zobaczymy, jak to będzie działać i jakie nowe błędy z tego będą wynikać, okej. Okej, tutaj mamy nowe te ikonki, co już sobie mówiliśmy o tym. Custom Racing Open do Horizon Open, to jest bardzo fajne. Będzie można sobie wybrać, czy chcemy uczestniczyć w zawodach ulicznych, czy chcemy uczestniczyć w zawodach, wiesz, dirt albo offroad. I możemy sobie wybrać klasę naszego samochodu, którym chcemy się ścigać, nie? Vehicle look like black or very dark in no preset. Okej, okay, tego nie widziałem. Tutaj chodzi o drzewa, które źle się wyświetlały. Gdzieś tam z daleka, jak mieliśmy nisko ustawione ustawienia graficzne. I tutaj naprawili jakiś crash, gdy byliśmy w edytorze naklejek i używaliśmy ray tracingu na PC-cie. Okej, okay, no ja tego nie doświadczyłem, ale pewnie osoby, które robiły naklejki, na pewno zauważyły, że im się crashuje gra. Ja nie używałem tego edytora naklejek aż tak często, więc mi się to nie przytrafiło, natomiast przytrafia mi się cały czas, że jak podłączam kierownicę do kompa i gram na kompie w Fordze, no to niestety gra mi się crashuje za każdym razem, o czym tutaj nie ma nic napisane. Oni w No Issues wiedzą o problemach z Fanatekiem, bo tu jest generalnie dużo rozpisanych takich rzeczy, błędów, no nie, związanych z grą. Wheel, tutaj macie Lost Field for Speedback, Shifter, Input from Shifter Not Recognized, to akurat u mnie działa. O, i zobacz, tutaj masz Fanatec Wheels, My Chaos, The Game Crash, The Game to Crash from Some Players. I to dla mnie właśnie. I dla wielu graczy, którzy mają Fanateka, to powoduje problemy. I ostatnio przestało działać sprzęgło, a zaczął działać hamulec ręczny. To jest, kurde, masakra. Mi na RTX 3070 nadal na Extreme ustawieniach wyskakują artefakty pobugowanych tekstur. Ten patch jeszcze nie wszedł. Ten patch jeszcze nie wszedł, on wejdzie 29, chodzi mi o tego patcha tutaj, nie? Także dalej Fanateki są nienaprawione i na Thrustmasterach też słyszałem, że są jakieś problemy, ale najgorsze jest to, że nie wszyscy mają te same problemy, nie? To zależy od konfiguracji komputera, od różnych jakichś takich pierdół. Tutaj jakieś naprawy odnośnie tam samochodów, okej. Okay. Gravity Action Rules. Tutaj będziemy mogli sobie dodawać, jak przejedziemy przez jakiś checkpoint, to na przykład zmniejszy nam się grawitacja, jakieś takie pierdoły, no nie? To będzie bardzo fajne, myślę, tak w ogóle. A, okej, okay, dobra. Tutaj tak jakieś drobne naprawy, drobne pierdoły. A teraz sobie wrócimy do Forza Horizon 5 i sprawdzimy jedną rzecz. Wiecie, co sobie sprawdzimy? Sprawdzimy sobie McLarena, który już jest w grze. McLaren Convertible. Zobaczymy, jak się animował ten dach,
Bo nowy McLaren będzie miał taki dwuczęściowy, znaczy nowy, to jest stary generalnie już samochód. On chyba był nawet w czwórce, no nie? Tylko, że tutaj mamy te ściągane dachy. Gdzie mamy McLareny? Tutaj. Który był ten convertible? Tu mamy Spider, to mam 2720? Dobra, który był z otwieranym dachem? Chyba ten, nie? Dobrze myślę. Tak, to chyba było to. I tu chyba ten dach składa nam się inaczej. Czemu nie mogę się patrzeć na... O, już mogę, dobra. Nie. O, i tutaj mamy taki jednoczęściowy dach, natomiast w tym nowym McLarenie... Roadsterze, nazwijmy to, będziemy mieli taki fajny jakby... Właśnie będzie tak fajnie nakładał na samochód, nie? Daszek, taki dwuczęściowy będzie. No, w Portofino działa otwierany dach. To co wy ludzie mówiliście, że nie działa? Ktoś tam pisał na czacie, Portofino popsuli, nie działa. No Portofino działa normalnie, z tego co widzę, ziomek tutaj otwiera, więc normalnie. Chyba, że ktoś tam pogrzebał w konfiguracji i lipa jest. Tak w ogóle Portofino kozak auto. Mega wygląda w rzeczywistości, musicie kiedyś zobaczyć. Dobra, i Portofino. I tutaj też mamy taki dwuczęściowy dach, ale on trochę inaczej będzie wyglądał w nowym McLarenie, nie? Nie, no wszystko, jak dla mnie, wszystko działa, wszystko jest git. Tak, w Bronco też jest opcja z tym ściąganym dachem, nie? Ale w Portofino wszystko działa, wszystko jest w porządku, także nie wiem, coś tam ludzie źle pisali na tym czacie, albo ktoś zrobił jakąś taką konfigurację tego Ferrari, że zgliczował samochód i lipa jest, nie? No i jeszcze jak mamy Mercedesa, tego, co się pojawił w tej części, poczekaj, gdzie to było, tutaj. Jak mamy tego Mercedesa, to on nie ma tu ściąganego dachu, on ma wybierane tryby, no nie? I tutaj nam mamy ikonkę, jakby, że mamy ściągany dach, no nie? Ale nam się włącza ten tryb wyścigowy, ten tryb torowy, nazwijmy to. O, i robią nam się takie, wiesz, łuski tutaj i w ogóle jeździcie tym samochodem? Ja jakoś nim w ogóle nie jeżdżę, nie wiem czemu. Jakoś tak, okej, no, ja go nie używam. Jakby mam inne ulubione samochody, chociaż to jest dobra fura, no nie? Fajnie śmiga sobie. Ale prawdopodobnie po nowym patchu będziemy mieli inną ikonkę z wyborem tego trybu, nie? Tylko tyle nam się zmieni. Generalnie funkcjonalność auta mam nadzieję, że się nie zmieni. Chociaż, wiecie, jak grzebią coś w grze, to czasami lubią coś tak pozmieniać, że nie wiadomo, czy ten Mercedes nie poleci nam gdzieś w kosmos nagle, no nie? Może się tak wydarzyć. Nie wiadomo, no, to jest Playground Games. To jest Forza, to się wszystko może zdarzyć, człowiek. No i tak to sobie wygląda, nie? Także ta ikonka się tutaj zmieni. Póki co gramy sobie na starej wersji. Obecnie jest 24 marca, a ten patch wejdzie 29, jak sobie patrzyliśmy, no nie? Także jeszcze musimy poczekać parę dni. No i BMW Z4 sprawdzamy. Nic nie mówili o tej BMC. To jest taka moja, wiesz, drzazga wokół. No, patrz, takie fajne BMW. Taki fajny, nawet widać ten dach. Klikam, nic się nie dzieje. I nawet chyba w Forza Vista nie można nic z tym dachem zrobić, no nie? To jest ciekawe. Tak, MX-5. W MX-5 chyba nie ma dachu elektrycznego, czy jest? I zobacz, w poprzedniej części można było chyba ten dach jakoś nakładać. Chociaż nie wiem, czy akurat w BMW, ale w samochodach, które miały convertible, czyli te otwierane dachy, można było chociaż w Forza Vista te dachy włączyć, żeby były założone. A tu nie ma takiej opcji. Jedynej mogę sobie bagażnik z tyłu otworzyć i widać, że ten dach tu jest. On tu siedzi, nie? Czeka. Jakoś lipa. O, siema, Żelek. Dzięki za subika. Dzięki bardzo. Także no, lipa moim zdaniem. BMW dalej nie działa. Jest 5 miesięcy po premierze gry. Dach nie da się założyć, no. Nie ma animacji. Może z jakichś powodów nie mają licencji na zakładanie dachu, bo te licencje samochodowe są popieprzone i każda marka ma jakieś inne, wiesz, zasady odnośnie używania ich samochodów w grach. Także może to wynika z jakiejś tam licencji, generalnie ze spraw, o których nie mogą lub nie chcą nam powiedzieć, no. Ale fakty są takie, że my jako gracze nie możemy sobie w grze założyć dachu w tym samochodzie. Lipa. Dalej. 5 miesięcy po premierze. Także jak dodadzą ten animowany dach, to ja sobie chyba kupuję szampana i piję na streamie szampana razem z wami. Okej? I będziemy robić tą BMW, nie wiem, na Willy. Dobra. O, i tutaj macie też Gallardo. W Gallardo ten dach, widzicie, jak jest zakładany, nie? Samochód na chwilę znika, po czym pojawia się bez dachu. Tak, tutaj też nie ma animacji zakładanego albo ściąganego dachu. Tak samo jest w Pagani Zonda. Tutaj ziomek akurat zmienia dach, widzicie? Samochód zniknął, pyk,
I znowu się pojawia już z dachem, nie? W Gallardo Spider tak jest. I tak samo jest w Pagani Zondzie. Ja nie wiem właśnie, czy w tym Spiderku też się dach po prostu ręcznie nie ściąga, więc może dlatego nie dodali tej animacji. No bo jakby postać miała wyjść z samochodu. Ej, ale wyobraźcie sobie to. Wyobrażacie sobie to? Jakbyś włączył sobie na przykład w takim Pagani. Które to było? O, tutaj. Jakbyś włączył sobie w Pagani wyłączanie, znaczy ściąganie dachu, no nie? Tu teraz mam ściągnięty. Twoja postać by z tego Pagani wychodziła, czyli animacja postaci, otwieranie drzwi wjeździe dowolnej i zakładanie tego dachu, jakby to by był koks, nie? Skądś by ta postać wyciągała ten dach, nieważne skąd, byleby wysiadła i coś zrobiła. Wiesz, by było widać tą... Nie mógłbyś nic robić, mógłbyś tylko obserwować, obracać kamerą spoko. Mógłbyś sobie na przykład zdjęcie zrobić tej postaci, która by... O, mam tutaj zbugowany samochód. Mój samochód jest... To jest Bugatti Zonda, zobaczcie. Zrobiło mi się Bugatti Zonda z mojego Pagani. Akurat w tym momencie. Ech, dobra. Ale fajne by to było, jakby postać wychodziła i zakładała ręcznie, wiesz... Zakładała ręcznie ten dach. Można byłoby takie kozackie zdjęcie realistyczne zrobić. Wyobrażacie sobie coś takiego, nie? Oh my god. Także no niestety. A co do McLarenów? Bo teraz dodali parę McLarenów nowych. Chyba 2 czy 3, tak? Plus ten samochód, który jest na bazie McLarena. No jest to... O, mamy tyle McLarenów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja tu tylko F1-ki chyba nie mam. McLarena. Nie widzę, żeby miał McLarena F1 tego zwykłego, nie? Także tak, no już trochę tych McLarenów jest, dojdzie kilka nowych, no i tyle. Tak, większość McLarenów niewiele się różni od siebie, chociaż ten McLaren GT i Speedtail są naprawdę ciekawe, to większość tych McLarenów faktycznie tak na jedno kopyto, no nie? Tak się wydaje. One pewnie tam w środku mają dużo pozmieniane, ale ten McLaren GT wygląda już całkiem ciekawie. Całkiem ciekawie to wygląda. Trochę inaczej, taki czystszy się wydaje, nie? W sumie ten tył odrobinę przypomina pod pewnymi kątami może jakiegoś nowego Astona Martina, DB11 czy coś. Takie mam odczucie. Wiecie, oni będą dodawali dużo brytyjskich samochodów, bo Playground Games, czyli studio, które tworzy Forza Horizon 5, 4 i w ogóle całą tą serię, to jest firma brytyjska. W Gran Turismo 7 macie bardzo dużo japońskich samochodów, bo jest to firma, która, czy jest to marka, jest to studio, które jest z Japonii generalnie, nie? I oni robią po swojemu tę grę. I może łatwiej jest im zdobyć na przykład licencję do japońskich samochodów, bo są lokalną marką, prawda? Są lokalnym studiem. Bardzo możliwe. Nie jestem w tym studiu, nie jestem aż tak blisko, żeby o tym wiedzieć, ale gdybym wiedział, to bym wam oczywiście powiedział o tym. Natomiast no, pewnie jakieś tam ograniczenia licencyjne są. No dla nas graczy, dla nas, czyli osób, które wydają kasę, żeby kupić sobie tę grę, to mamy to totalnie gdzieś, no zwracamy na to uwagę. Wydajemy kasę, gramy w tę grę, cieszymy się nią i oczekujemy od niej, że będzie najlepsze, jak to jest możliwe, no nie? Więc oczekujemy od niej, że będziemy mieli w każdym samochodzie, w którym jest to możliwe, składany dach, fantastyczne animacje, super grafikę i nie wiadomo co jeszcze. No bo przecież kładziemy na to hajs, no nie? Trudno, wiesz, w pocie czoła zarobiony, tak jak ja teraz. No a sami powiedzcie, nas to nie interesuje, czy licencja taka, sraka czy owaka, tylko tak jako ciekawostka mówię, że może coś takiego być, nie? Dlatego części rzeczy może nie mogą zrobić, tak samo jak tego obrotu kierownicy, nie? Tutaj już mamy tylko... taki obrót, nie? A ktoś powie, o, w Assetto Corsie możemy kierownicę obracać jak chcemy, no. No ale do Assetto Corsy jednak można tworzyć sobie modyfikacje i niezależni jacyś tam twórcy mogą zrobić sobie wszystko w tej grze, no nie? Szkoda, że Gran Turismo 7 tylko na konsolach. No, a ja sobie specjalnie do GT7 kupiłem kierownicę, wiesz? Poważnie, jest za mną tam. Że nie mogę się zaczekać, jak sobie na niej pogram, ale no, niestety w ten weekend nie dam rady. Ech, nie mam kiedy, no, ale... Gran Turismo jest naprawdę... Fajnie się tam jeździ po prostu. Jest taka bardziej spokojna ta gra. Ale o niej wam powiem tam jeszcze kiedy indziej. Pogramy sobie też na streamkach na spokojnie.